eins, zwei, drei. Ich bin Bruno Reporter. La 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 Reporter. Jestem Bruno Reporter. La 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 Reporter. Cześć, witam was serdecznie. Tu polski Bruno. Reporter świetny jestem. Dzisiejszym moim gościem w pierwszej części moich wywiadów będzie kto? Znany w internecie i nie tylko w internecie Gracjan Ostocki. Witam cię, Gracjanie. Cześć, tu jest Gracjan Ostocki. Witam wszystkich serdecznie. I witam też cię, Bruno. I jakie pytanie masz dzisiaj dla mnie? Moje pierwsze pytanie do ciebie. Z tego co wiem, to jesteś naturystą. I również pokazujesz w internecie swoje nagie zdjęcia, swoje akty. Czy nie jest ci wstyd oprać się nago? Wiesz, czy jest mi wstyd? Dlaczego by miałoby mieć wstyd się opalać nago? Jak ładnie słońce świeci i piękna pogoda jest, to dlaczego bym miał się opalać w kąpielówkach? Wolę się nago opalać i wcale mi nie jest wstyd. I wcale cię nie rozumiem, o co ci w ogóle chodzi. No ale wiesz, inni się opalają w kąpielówkach, a ty się opalasz na golasa. No wiesz, że niektórzy się opalają w kąpielówkach, ale ja się lubię opalać nago i tyle. I takie jest moje zdanie i już. O. Jaki masz styl ubierania? Czy nie uważasz, że trochę jesteś taki dziwaczny? I również dlaczego sobie golisz nogi? No mój styl ubierania, no spodenki króciutkie, sandały. Jak widać, skarpetki, koszulka fajna i co? I jest bardzo fajnie i to mi się podoba. Lubię też mieć, być nieowłosionym, więc dlatego golę sobie nogi, golę sobie ręce. I uważam, to, że to nie jest nic złego i to jest bardzo fajna sprawa, właśnie mieć takie fajne, gładkie nogi. I wcale nie rozumiem, o co ci w ogóle chodzi. Wiesz, masz dużo lat, czy trochę nie jest to dziwne, zachowujesz się trochę tak jak dziecko, wiesz? No, lubię się tak po prostu ubierać i tyle. A to, ile mam lat, to wcale nie jest twoja sprawa. Uważam, że to jest po prostu... Wcale to nie jest tak, że ma się tyle i tyle lat, to trzeba chodzić tak i tak ubranym, a ma się tyle i tyle lat, to trzeba się inaczej chodzić ubranym. Wcale to nie jest prawda. A zresztą popatrz się na siebie, jak ty wyglądasz. No. No wiesz, ja się ubieram tak do filmu i dla pieniędzy, dla kasy. No ty tak robisz do filmu. Ja tak nie robię do filmu. Ja tak robię po prostu w życiu. I mi się taki styl podoba. I robię to, co robię. I uważam, że to jest bardzo fajne. No a ty, po co się tak ubierasz? Ja po prostu lubię się ubierać tak, jak się ubieram i tyle. Proszę o inne pytania. Okej. Jaka jest twoja twórczość artystyczna? Co robisz? Eins, zwei, drei. Ich bin Bruno Reporter. La 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 Reporter. Jestem Bruno Reporter. La 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 Reporter. Widzisz, o tobie też zaśpiewałem piosenkę. Ale nie tylko śpiewam piosenki, po prostu różne rzeczy robię. Maluję obrazy, fotografuję, filmuję. Wszystkie te moje teledyski, wszystkie te moje filmiki. To wszystko ja sam po prostu, sam kręcę, sam filmuję i po prostu to lubię. Lubię fotografować, patrzeć na piękno świata, dostrzegać piękno tego świata i fotografować, robić zdjęcia i nie tylko otoczeniu, ale również i sobie. Sobie bardzo dużo robię zdjęć, ponieważ uważam, że po prostu sobie warto robić zdjęcia i robię sobie zdjęcia i tyle. La 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 la. Jestem Bruno Reporter. Jak wywiadzik przeprowadzę, to ośmieszę i obnażę, a ty zachowujesz się bardzo dziecinnie. C.
Co, ja jestem dziecinny? O nie. To już teraz przesadziłeś. Ja nie jestem wcale dziecinny. Ja po prostu robię to, co mi się podoba i ubieram się tak, jak lubię, ale to wcale nie jest dziecinne. Dziecinne to można być, ja wiem, jak ktoś chodzi z łopatką i w piaskownicy babki robi, czy gdzieś chodzi właśnie na plac zabaw dla dzieci, na placu zabaw dla dzieci się bawi. Ja wcale takich rzeczy nie robię, zabawek też nie kupuję. No. Wiesz co, a co zrobisz, jak się skończy twoje 5 minut? W końcu kiedyś się skończy, nie? Moje 5 minut, wszyscy tak mi mówią, moje 5 minut. Może twoje 5 minut jest teraz, Bruno, polski Bruno. Może to jest twoje 5 minut. Moje 5 minut wcale nie jest... Jakiś samolot leci. A teraz moje takie pytanie, bardzo dobre. Czy nie uważasz, czy jesteś może chory psychicznie? Ale ja cię w ogóle nie rozumiem. O co ci teraz w ogóle chodzi? No, o co ci w ogóle chodzi? Po co w ogóle ten wywiad? Po to tylko, żeby mnie denerwować, czy prowokować, czy co? No nie, no zgadza się. No ty, słyszałem o tobie, że jesteś po prostu prowokatorem i przeprowadzasz takie wywiady, żeby kogoś ośmieszyć. A wiesz co, ostatnio jest cicho o tobie. Co na ten temat powiesz? Ostatnio cicho o mnie? Wcale nie jest cicho. Cały czas mam nowe piosenki. Cały czas w internecie mam nowe filmy, nowe zdjęcia. No dobra, a jakie są twoje plany na przyszłość? Aha, moje plany. Moje plany na przyszłość. No moje plany na przyszłość to przede wszystkim chciałbym po prostu kontynuować to co mam. Nie zamierzam się zmieniać. Nie zamierzam po prostu, nie wiem co tam, wymyślać sobie różne inne rzeczy. Po prostu zamierzam kontynuować to, co mam, to, co zacząłem. Jest mi z tym dobrze. To jest mój świat, to jest moje życie, moja twórczość artystyczna. Tak, czuję się artystą, jeszcze raz powtarzam, czuję się artystą. Zawsze się nim czułem. Okej. Wiesz co, powiem ci, że twoje piosenki są... Twoje piosenki są głupie. Co? Moje piosenki głupie? No nie, no znowu mnie denerwujesz. Jak mogą być moje piosenki głupie? Przecież ja śpiewam po prostu o życiu, o sprawach różnych, które ludzi dotykają. Śpiewam to również o sobie, ale śpiewam pogodne, wesołe piosenki. Ale to, co jest pogodne, wesołe, fajne, czy to musi być od razu głupie? Wcale to nie jest głupie. Okej, to podajmy sobie ręce na pożegnanie. Ja ci ręki nie podam. A, zresztą. Podam ci rękę. Uściśnijmy się. Dziękuję ci, Gacenie, za wywiad. Na razie, cześć, papa. Wam też dziękuję, że obejrzeliście wywiad z Gacjanem Ostockim. Przeprowadziłem ten wywiad dzisiaj specjalnie dla Was. Moim gościem był Gacjan Ostocki. Ja jestem polski Bruno i zapraszam Was na następne moje odcinki. Już niedługo następne wywiady z następnymi znanymi osobami. A dzisiaj wszystkich pozdrawiam i żegnam do następnego razu. Na razie, cześć, pa, pa! La 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 la. Jestem Bruno, reporter. La 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 la, reporter. Jestem świetnym reporterem. Wszystkich Was tutaj zaskoczę. Jak wywiadzik przeprowadzę, to ośmieszę i obnażę. Tak, taki Bruno jest. Tak, taki Bruno jest. Skandaliczny, odjechany. Bardzo śmieszny i odważny. Ein, zwei, drei, ich bin Bruno, Reporter, la 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 la, Reporter, jestem Bruno, Reporter, la 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 la, Reporter, na razie, cześć, papa.